Serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi za przyjęcie zaproszenia i przybycie do nas. Proszę o poświęcenie sztandaru i sprawowanie świętych w naszej intencji. Moi drodzy, dzień dzisiejszy jest szczególnym dniem dla naszej zarożowskiej wspólnoty. Podczas tej mszy świętej zostanie wspomniany dyrektor poświęcony sztandar i później będzie nadanie imienia szkole zacnego kapłana, długoletniego proboszcza Bychawskiej parafii księdza kanonika Dominika Maja. Ja również serdecznie witam księdza arcybiskupa profesora Stanisława Wielgusa, że zechciał przybyć na tę uroczystość. Proszę o sprawowanie tej mszy świętej intencji społeczności szkolnej, intencji społeczności Zaraszowa, kolonii Zaraszów, tych, którzy tutaj na tej ziemi mieszkają, pracują. Pan z wami. I z wami. Wielce czcigodny księże dziekanie, księże kanoniku Andrzeju, drodzy bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, bardzo szanowna pani dyrektor, bardzo szanowny panie wojewodo, panie starosto, wszyscy przedstawiciele władz samorządowych, drodzy państwo nauczyciele i wychowawcy, kochana młodzieży i dzieci, drodzy w Chrystusie bracia i siostry. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie waszego księdza dziekana, aby uczestniczyć w tym pięknym dniu, w tej pięknej uroczystości nadania imienia świętego, można tak powiedzieć, Dominika Maja w waszej szkole. Nadanie w szkole patrona jest rzeczą bardzo ważną, bo patron uosabia te ideały, te cele, te zadania, przed którymi stoją i nauczyciele, i uczniowie danej szkoły. Nastąpi teraz poświęcenie sztandaru szkoły. Pan z wami. Pobłogosław ten sztandar należący do szkoły. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Za przyczyną świętej pamięci księdza Dominika Maja udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pragniemy wyruszyć w nową rzeczywistość szkolną swoim błogosławieństwem, o które teraz prosimy.